rozczarowanie Umy nie było łatwe, ale powiodło się dzięki połączonym wysiłkom Yennefer i wszystkich Wiedźminów. Okazało się, że najbrzydszy człowiek na świecie wcale nie jest człowiekiem, lecz owym elfim czarodziejem, który towarzyszył Ciri w ucieczce przed Dzikim Gonem. Avalach, bo pod takim mianem był znany, zdradził Geraltowi, że Ciri przebywa w ukryciu na Wyspie Mgieł. Odczarowanie Umy nie było łatwe, ale powiodło się dzięki połączonym wysiłkom Yennefer i wszystkich Wiedźminów. Okazało się, że najbrzydszy człowiek na świecie wcale nie jest człowiekiem, lecz owym elfim czarodziejem, który towarzyszył Ciri w ucieczce przed Dzikim Gonem. Avalach, bo pod takim mianem był znany, zdradził Geraltowi, że Ciri przebywa w ukryciu na Wyspie Mgieł. No już, już.
miejscu! Doskocz się! Zdechnie! Co? Przeszła ci ochota? Niech ci bogowie błogosławią, Wiedźminie. Niech ci bog... Dziękuję za ratunek. Dzięki tobie mogłem wrócić do mojej rodziny. Handel handlem, a ja mam ochotę zagrać w karty. Powiedzmy w gwinta.
Niech ci bogowie błog... Nie handluję zioła. Szkoda, jest... Znasz się na roślina? Znam się. Tamta trawa z szerokim liściem? Oślisz czaw, spędzę gorączkę. A tamta, podobna do ostu. Osed. Dobrze, możesz się tu rozejrzeć. Handel handlem, a ja mam ochotę zagrać w karty. Powiedzmy... Thank you.
Miotkiem ci już dupę posmarowali? Co, bohaterze? Pedro. Hejże! Hejże, rzuć na okien tutaj. Witaj, chcesz coś kupić? Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Prawie mu się udało schronić. Prawie. Hej, jest tam kto? Jak się tu dostałeś? Przypłynąłem. Jak to na wyspę? Ty jesteś Mikjal, latarnik? Przysyła mnie Jorun z Arimbiorun. Skąd się tu wzięły te wszystkie upiory? Ostatni raz widziałem coś takiego pod Vergen. Jak... Znikąd! Znikąd właśnie! Latarnia nagle zgasła i wiatr nagle ustał. Od tego wszystko się zaczęło. Wróciłem tu po olej. Wychodzę przed dom, patrzę, mgła się unosi. A we mgle sylwetki. I na mnie idą. Wpadam do środka. Zasuwam skobel i słyszę, jakby ktoś szeptał moje imię. Mikjal! Mikjal! Wyglądam. Upiór. Większy niż reszta. I takie zimno od niego biło, że aż szyby zaszły szronem. Ten upiór. Powiedz mi o nim coś więcej. On był jakby bardziej rozumny niż reszta. Jakby wiedział. Wszystko wiedział. Niezbyt to wam chyba pomoże, co? Wybaczcie, ale widziałem go tylko raz. Potem gdzieś zniknął. Te duchy nie pojawiły się bez powodu. Co się na tę wyspę zwabiło? Jakieś pomysły? Nie mam pojęcia. Tu przecież nic nie ma. Latarnia, moja chata, a poza tym gołe skały. Nawet udowcy wiedzą, że na Eldbergu nie mają czego szukać. Dziwne to wszystko. Muszę się rozejrzeć.
to weźcie klucz do latarni. Jakbyście chcieli i tam rzucić okiem. Albo się przed czym schronić. Jakieś pismo. No proszę. Najciemniej pod latarnią.
symbole spętania. Manifestują się jako wyraz skupionej złej woli. A więc klątwa. To ona trzyma tutaj upiory. Okrutni. Dobrze, że na razie mi się nie objawił. W tej mgle i ciemnościach nie da rady go zabić. Trzeba rozpalić wewnątrz. Jeśli to Mikiel jest przeklęty, to klątwa wiąże go z tym miejscem. Tylko on może rozpalić ogień, który przełamie zaklęcie. Tylko wy! Coście żeście dowiedzieli? Okazuje się, że wyspę nawiedza pokutnik. To duch, który karze za złe uczynki, za zbrodnie. Takie jak ściąganie statków na skały, żeby je potem obrabować. Nie wykręcaj się. Znalazłem list. I tak co i raz jakiś drakar zatonie. Tak już jest na morzu. A jak się przy wyspie rozbije, to chociaż towar na marne nie pójdzie. Wrócimy do tego później. Najpierw musisz mi pomóc. Ale jak? Wojownik ze mnie żaden. Domyślam się. Ale na tobie i na tym miejscu ciąży klątwa. I tylko ty możesz ją zdjąć. Musisz rozpalić ogień w latarni, bo dopóki wyspy spowieją ciemności, pokutnik jest niepokonany. Jeśli stąd wyjdę, ten upiór mnie zabije. Czuję to. Może sam byś... Będę cię osłaniał. Przestań szukać wymówek, tylko bierz oliwę do lampy i chodź, zanim się rozmyślę. Patrz! Tam to on! Widzę przecież. Nie drzyj się, tylko rozpal w latarni i pamiętaj, jak nawalisz, pokutnik najpierw zabije mnie, a potem ciebie. Pośpiesz się! Nie wiem, jak długo tu wytrzymam! Udało się? Udało, ale to wcale nie znaczy, że wyspa jest bezpieczna, bo jesteś na niej ty, latarnik, który ściąga statki na skały. To był błąd. Teraz to rozumiem. Klnę się na Freję i wszystkich bogów kontynentu. Już nigdy więcej.
Ta, nigdy więcej. Bo jak tylko skończymy rozmowę, spakujesz się i wyjedziesz na zawsze. Rozumiesz? Kiedy ja... Rozumiem. Jesteś obcy. Waż swe kroki. Tak, Geralt? Zabiłem potwora z latarni. To był pokutnik. Wyjątkowo groźny rodzaj upiora i wyjątkowo rzadki. To skąd się wziął na Eldbergu? To zawsze była spokojna wyspa. Nawet syreny gniazd tam nie miły. Ktoś popełnił tam jakąś zbrodnię. Coś strasznego. Krótko mówiąc, musicie poszukać nowego latarnika. Ale mniejsza z tym. Przejdźmy do następnego punktu mojej nagrody. A proszę, przygotowałem zawczasu. Zasłużyłeś na każdą monetę. I kolejkę! Twoje zdrowie! Bywaj. Znowu on! Zasmakował ci skeliski miód, czy błędo? Niczego sobie, dziękuję. To kup antalach na drogę i wypierdalaj. Widzę, żeście nic nie zrozumieli o prawie gościny. Trudno, skoro trzeba, to pięściami wyłożę. Dzięki, Jorund. W towarzystwie bić zawsze raźniej. Kali, choć dzieje się! Tej zniewagi nie odpuszczę. Jorund! Znowu on! Zasmakował ci skeliski miód, czy błędo? Niczego sobie, dziękuję. To kup antalach na drogę i wypierdalaj. Widzę, żeście nic... Dzięki, Jorund. W towarzystwie... Zostawali, choć dzieje się! Chodź. Niewagi nie odpuszczę. Jorund! Tyle rajdów, wojen, pojedynków. I zginąć z ręki takiej miernoty. Co mogę zrobić? Sprowadzić ci rodzinę? Nie zdążysz. To ja zaraz dołączę do przodków. Ulej czasem miodu za moją pamięć. Za Jorunda. Syna Sigwalda, co żył godnie, a zmarł głupio. Twoi synowie, oni... Co z nimi? Mów do diabła! Zginęli z ręki jakiegoś obcego. Kori, kraki...
Miałem tylko dwóch synów, a ty ich zabiłeś, przerwałeś mój ród. Przykro mi, ale to nie ja szukałem zwady. Czy obcy mówi prawdę? Kto pierwszy dobył miecza? Nie wiem. To się wydarzyło szybko, a myśmy już parę rogów osuszyli. Zabiłem potwora z latarni, który was nękał. I tak się odpłacacie? Odpłaciliśmy złotem. Nic ci już nie jesteśmy dłużni. Nie chcę przelewać więcej krwi, ale jeśli trzeba, będę się bronić. Będziesz się bronić przed Jarlem. Jeśli Lugos szalony uzna, żeś niewinny, odejdziesz wolny. Mam się zdać na sądy człowieka, na którego wołają szalony? Albo walczyć z całą wsią. A wszystkich nie pokonasz, choćbyś miał i trzy miecze. Niech będzie. Prowadźcie. Zachciało mi się pójść do tawerny. Szło. Już oczami strzela, patrzy, którędy uciec. A nie ma innego wyjścia, jak pogadać ze starym Simunem. Ciekawe, czy z Kilofem będzie ci szło tak dobrze, jak z mieczem. Trzy lata. Trzy pieprzone lata z Kilofem w ręku. Mówię ci, w końcu dokopiemy się do jakiejś jaskini. Wtedy uciekniemy. Już oczami strzela, patrzy, którędy uciec. A nie ma innego wyjścia, jak pogadać ze starym Simunem. Te obcy, skąd te wszystkie blizny, co? Mówię ci, w końcu dokopiemy się do jakiejś jaskini. Wtedy uciekniemy. Kiedy będę sądzony? Kiedy Jarl cię zawezwie. Czyli nieprędko. Im kto dłużej siedzi w kamieniołomie, tym mniej będzie pyskaty, jak przyjdzie do sądzenia. Ten tu czeka drugi rok, tamten trzeci. Lugos przecież mówił, że sąd będzie dziś. Zapomniałeś? A tak, racja, chodź. Początki mojego rodu sięgają czasów Ubina Wielkiego, a ten pies go przerwał. Musi za to zginąć. Ja tu wydaję sądy, Leif. Pamiętaj o tym. Przecież to przybłęda, obcy. Nie zasługuje ani na proces, ani nawet na śmierć od miecza. On... Nie przerywajcie sobie, z chęcią posłucham. Geralt, nie myślałem, że tak szybko się znów zobaczymy. Bo też nie pamiętam, żebym po ciebie posyłał. Gdybym miał wolny rok czy dwa, mógłbym poczekać, ale niestety się śpieszę. Przejdźmy do rzeczy. Leif twierdzi, że zamordowałeś jego synów, Koriego i Krakiego. Co ty na to?
Walczyłem w obronie własnej, Jorunda. Nikt nie potwierdził twoich słów. I nikt nie potwierdzi. Zawsze łatwiej powiesić przybłędę, niż sądzić swojego, co? Ha! Masz gadane. Gadane? On mnie obraził, Jarlu. Mnie i cały nasz klan. Kodeks przodków mówi, że... Cicho! Już podjąłem decyzję. Geralcie z Rivi, uznaję cię winnym podwójnego morderstwa. Karą za to jest śmierć przez uduszenie. Ale możesz się jeszcze wykupić, płacąc wagę Koriego i Krakiego w srebrze. Wiesz, że nie mam takich pieniędzy. Chyba, że chłopcy byli znacznie lżejsi niż wyglądali. Wiem doskonale. Sam zapłacę wykupne. Co? To wbrew wszelkim prawom! Ja tu ustanawiam prawo. Wracaj do domu, Leif, bo jak mnie zeźlisz, przywiążę ci wół z tym srebrem do szyi i wrzucę do morza. Po co ten teatr? Jak chciałeś wynająć Wiedźmina, trzeba było powiedzieć od razu. Wyszłoby taniej. Powiedz no, Wiedźminie, masz honor? Mam. Zadość uczyniłem Leifowi w twoim imieniu. To znaczy, masz u mnie dług dumy i musisz zrobić, co rozkażę. Więc słuchaj uważnie. Mój syn Lugos Siny pojechał na wyprawę, ale nie przeciw czarnym czy łupić klasztory. Zachciało mu się płynąć do jaskini snów na południu wyspy, a stamtąd się nie wraca. Cwany z ciebie, chłopi, dobry w mieczu, co rzadko idzie w parze, dlatego masz mu pomóc. Potrzebuje dziedzica, jaki by nie był. Zabieraj rzeczy i rób to rzekłem, albo na zawsze stracisz godność i imię. Dopiero Fjalmar miecz mu raził serce, upędził z umysłów otworzyć wieże życzę. Ty lubisz tego skurwysyna Burkwarta. Uważaj, co na niego potwór spojrzał, a bohater tak uciekał. Wszyscy tu o tobie gadają. Teraz już pójdź za mną. Aż mi się we łbie kręgu. Co wie, co wie. Witaj. Czego chcesz? Ktoś tu jest w wesołym nastroju. Ciekawe, w jakim ty byś był nastroju, jakbyś syna stracił. Czego chcesz, pytam? Chciałbym zagrać z tobą w karty, konkretnie w gwinta.
Czego? Chciałbym zagrać z tobą w karty.
Chciałbym zagrać z tobą w karty.
No, czego? Chcę obejrzeć twoje towary. Niech będzie. Co się stało twojemu synowi? Utonął. Tuetfal wywrócił łódź, na której płynął. To była jego pierwsza wyprawa na północne wody. Przykro mi. Morze nie wyrzuciło ciała. Nie pochowam go. Nie zasiądzie do uczty z przodkami. Bywaj. Jakie ci już dupę posmarowali? Co, bohaterze? Dejże! Witaj. Chciałbyś rzucić okiem na nasze zbiory? Jak rozumiem, to wszystko jest na sprzedaż. Broń nie powinna zbierać kurzu, szczególnie jeśli znajdzie się ktoś, kto potrafi jej dobrze użyć. Właśnie widzę. Zerikańskie zefary, mahakamskie topory, wiroledanki. Skąd macie tyle wyrobów z kontynentu? Może daje. A jeśli nie daje po dobroci, odrąbuje się komuś rękę razem z mieczem. A co myślałeś, że fale wyrzucają to wszystko na brzeg jak muszelki? Mam ochotę na partyjkę gwinta.
Chcesz coś kupić? Pokaż mi swoje towary. Co jeszcze przywozicie z wypraw? Przede wszystkim rzeczy pierwszej potrzeby. Drogie wina, jedwabie, kosztowności. No i kobiety, bo przecież ktoś musi robić z nich użytek. Słyszałeś o wrzeszczącej Huldzie, zwanej też piekielnicą, babce Lugosa Szalonego? Albo Sansi Złotowłosej, w swoim czasie najpiękniejszej kobiecie świata? Obie były brankami. Bywaj. Lepiej o mleku, to co to będzie? Zdrowo coś wyglądacie. Przyłączamy się do tej wyprawy, czy nie? Banda zapiziałych odludków. Czym? Utopce potrafią pływać! Jeszcze jeden taki suchar i pójdziesz pływać z nimi. Ale cudas. Mamo! To miała być niespodzianka, ale jak już pytasz, zupę z baranich łbów. Ja to z daleka takich jak ty rozpoznaję. Będzie gotowe. Tylko nie wyjadaj przed... Zwykły ham! Naprzód! O! Co się? Rusz się! Żeby mój Sven był taki bohater. Co się gapi? Aha, jakieś graty przed luk. Chciałbym zagrać z tobą w karty, konkretnie w gwinta. Jakieś graty przy bluku. Chciałbym zagrać z tobą w karty.
Jakieś graty przywlókł. Pohandlujmy. Bywaj. Tylko myślę, jaką rzeźbę leżę. Nie ma się nad czym głowić. Jakże chodzisz? Ładne miecze, ale wolę solidny toporek. Ładne miecze, ale wolę solidny toporek. Thank you.
A ty tu czego? Chcę rozmawiać z Lugosem Sinem. Słyszałeś? Chcę rozmawiać z Lugosem. A nie chcesz jeszcze wychędożyć Frei Przybłędo? Lugos na mnie czeka. Prowadź. Racja, chodź. Jak to? Nie rozumiem. To sobie tu postój i przemyśl. Ty już próbował tych ziół? Paweł. Wszedł potem do beczki, posypał się solą i mówił, że... Wiesz, kiedy ostatnio miałem na drakarze kogoś z kontynentu? Nie. Jak wiozłem jeńców z Velen na targ niewolników w Nazairze. Mów, po coś przylazł. Nie chcesz przypadkiem wynająć Wiedźmina? A ty nie chcesz się przepłynąć w pław na Spikerok? Ej, chłopaki, rozebrać go i do wody! Czekaj, słyszałem, że idziesz do jaskini snów. Nie przyda ci się dodatkowy miecz, albo nawet dwa? Choćby tam było tuzin gryfów i kopa wiwern, to ja i moi chłopcy... Ty i twoi chłopcy nie znacie się na potworach. Gryfy i wiwerny nigdy nie występują razem. No proszę, może jednak warto wyłożyć na ciebie trochę srebra. Dobrze, zabiorę cię. Miałem się już zbierać. Jesteś gotowy? Co nas czeka w tej jaskini snów? To zależy tylko od nas, bo... A wytłumaczę ci później. Możemy ruszać. To daleko? Nie, rzut kamieniem. Zbierzemy tylko resztę chłopaków i wchodzimy. Okaże się, ile jest prawdy w legendach. Geralt, to najlepsi wojowie z mojej drużyny. Pójdą z nami. Jorulfa zwanego Rosomakiem już znasz. Ony. A to Uwe Milczek. Zanim wyruszymy, powiedzcie wreszcie coś więcej o tej jaskini. Wolę wiedzieć, z czym będę walczyć. To możesz wiedzieć tylko ty. Starcy mówią, że w jaskini snów trzeba się zmierzyć z tym, czego się najbardziej boisz. Co sprawia, że w nocy budzisz się z krzykiem. Coś, co już było, będzie albo być może. Ciekawe, czego się może lękać zabójca potworów. No ale dość gadania. Miecze w dłoń, idziemy! Czego, ale jak karów coś akurat nie da. Zrobię od początku. Prawdziwe wyzwanie czeka na końcu jaskini. Wiesz, jak wołamy na Nekery w naszej mowie? Nie mam pojęcia. Nilfgaard Barne. Dzieci Nilfgaardu, bo czarne, tchórzliwe i Totem! Wszystko się zgadza. Teraz trzeba zjeść te zioła. Niby po co? Żeby pójść dalej, tam, gdzie zaczynają się koszmary. Tak mówi legenda i tak trzeba. Co to za zioła? Czekaj, co ten druid mówił? Szalej, mak, pokrzyk i ten, lulek. O, to czeka nas niezła jazda. Dobra, dawaj. Masz. Uwe, Jorulf, wcinajcie. Do ostatniego ziarnka.
Ja tam nie czuję żadnej różnicy. Ty, Uwe? Jak pytasz niemowę o zdanie, to chyba jednak czujesz. No chodźmy, pora zmierzyć się ze strachem. Nie za duży jak na Finwala, to płetwal. Płetwal z takim krótkim pyskiem chyba ci odbiło po tych ziołach. Niemożliwe. Widzę, żeście strudzeni walką. Siądźcie ze mną, wypijcie wiodu i opowiedzcie o swych przygodach. Dziękujemy, król. Nie będę z tobą pił, starczy, i nie będę tytułować czy królem. Zejdź z tronu, póki jeszcze możesz zrobić to w własnych siłach. Ty mówisz? Ja przecież... Znów mnie obraziłeś, Uwe Milczku. Za pierwszym razem pozwoliłem, byś sam się ukarał i zachował honor. Ale teraz zginiesz jak tral, a twoje szczątki skarmię węgorzą. Spychaj. Zaraz z tobą zatańczymy! Zabiłem.
syn zabił ojca. Teraz z tobą zatańczymy! Jorulf był wypadek. Nie oczyścił się za żywo. Ale nie oczyścił mojego sumienia. Chodźmy stąd. Pokazałem już 100 razy, że... Zeszczałeś się przed całą wsią, taki wstyd. Syn Jarla, trzeba cię było wygnać. Jesteś tylko widziadłem, zjawą! Zjawą twojego ojca, którego się boisz, bo wiesz, że nie dorastasz mu do pięt, że go zawodzisz. Jestem lepszym wojownikiem niż on kiedykolwiek był! Udowodnij to, gnojku. Zginiesz, turniu! Teraz z tobą zatańczymy! Zaklęcia! I kto jest lepszym wojownikiem? Kto? Lugos, zostaw go. Niby tylko zjawa, ale to nie przystoi. Wstawaj, Geralt. Długo tak leżałem? Tak.
Długo. Twoje złoto. Zabieraj je i zejdź mi z oczu. O co ci? Przybył posłaniec od ojca. Byłeś związany honorem, żeby mi pomóc. A ty zażądałeś zapłaty. Trzymaj się z dala od naszych ziem.
Czego tu? O Wiedźmina zapytaj. On ci powie, że potwory pułapek nie zastawiają. O co chodzi? No słyszał to kto, żeby potwór drogę wozem zastawił i czekał przyczajony przyszedł? Przecież one za głupie na to. Głupie, nie głupie, ale ten paru naszych rozniósł na strzępy. A myśmy ledwo z życiem uszli. Naprawdę myśleliście, że sami dacie sobie radę z tym potworem? Musieliśmy spróbować. Jak nie my, to kto? Myślisz, że do Larvik co miesiąc Wiedźmini przyjeżdżają roboty poszukać? Opowiecie mi, co się stało? Pytaj. Zapamiętaliście, jak wygląda ten potwór? Ciemno było. Kaspar zmyśla, że coś tam widział, ale... Bo widziałem. Wielki był, a pysk miał cały juchą ubabrany. Ungiego to prawie na pół pazurami rozprób. Gdzie dokładnie wpadliście w zasadzkę? Niedaleko stąd, na drodze do Lofoten. Przy lesie wóz trakt zastawiał. Ledwieśmy podeszli, coś zaszurało w gęstwinie i szu! Tylko mi krew bryznęła w oczy. Przecieram, patrzę, Einar leży. Ciekawe. Dziękuję wam. Ale niby za co? Coś rzeczywiście rozniosło go na strzępy. Wygląda jak krew, ale to czerwona glina. Z tego niewiele zostało. Potwór powlókł rozszarpane ciało do lasu. Lekarą musi przewodzić jakiś inteligentny osoba. Ślady prowadzą do lasu. Znalazły sobie dobre miejsce na gniazdo.
Wygląda na to, że Nekery uodporniły się na toksynę. I teraz trucizna zabezpiecza ich gniazdo. Sprytne. Znalazły sobie dobre miejsce na gniazdo. Mam towarzystwo.
Naprzód! To co? Pomożecie nam? Zabiłem potwora, który grasował w okolicy. Frejo miłosierna. No nareszcie zczezł, sukinsyn. Pfu! A rzeknijcie, ciężko było? Może opatrzyć was trzeba? Nie, wszystko w porządku. No tak, wam to nie pierwszyzna. Nie lekki fach, wiedźmiństwo. A właśnie, nagroda. Proszę, to dla was. Dzięki, bywajcie. Przybłędne.